dzisiaj, widzowie, włamiemy się na konto piosenki Paliona pod tytułem Zielone 2. Myślicie, że jest to niemożliwe, ale widzowie, kiedy usłyszałem od Paliona, że jego własna piosenka ma konto w Minecrafcie, musiałem spróbować i udało mi się uzyskać dostęp do tego właśnie konta. Dzisiaj sobie sprawdzimy, co na tym koncie nas spotka, co to będą za światy i czy może nawet jest Palionowo i będziemy mogli tam wejść. Sprawdzimy to sobie wszystko, nie zapomnijcie, widzowie, jednak o łapeczce i obowiązkowo subskrypcji na tym kanale, a my przechodzimy i próbujemy wejść na konto Zielone 2. Widzowie, udało mi się wejść na konto piosenki Paliona Zielone 2 i pierwsza rzecz, która mnie dosyć zastanawia, to dlaczego ten cały Minecraft, widzicie co tu pisze? Ej, dobra, to jest jakiś, nie wiem, tutaj jest chyba single player, to jest multiplayer, czyli to są jakieś chyba tryby gry, ale widzowie, tego ja tego nie rozumiem, dlaczego to jest w takim języku napisane, nieważne. Kliknijmy może, bo to jest, skoro teraz, czekacie, to jest, o, jest, jest Palionowo i, ej, ktoś jest na serwerze, widzowie, wiecie co? Nie, ja nie chcę iść na Palionowo, czekacie, jak tu teraz wrócić? Chyba tutaj się wraca, nie? To jest powrócenie. I czekajcie, weźmy może na światy single player. Jest tu coś. Ej, dym, dyry, dym, dym. Widzicie to? Świat nazwany. Jedyny świat, jaki jest na tym koncie. Jest to ciekawe. Ej, dobra, wchodzimy tam. Chyba musimy, nie? Dobra, uwaga, ale czemu jest to w ogóle ten język? Dobra, nieważne. Zobaczmy sobie, co jest na tym świecie na tym koncie. Uwaga, ładuje się świat i... A raz i do. Co? Ej, dobra, czekajcie, co to jest? Ej, co to jest za rzecz? Chwila. Ej, Palion Zielony 2. Czas pracy 40 godzin. Chwila, ej, o co tu chodzi? Ej, czekajcie, czekajcie, czy to jest... Nie mogę, ej, chwila. Co się stało ze skinem Paliona? Ej, widzicie to, widzowie? O nie! Ja w to nie wierzę. Ej, dobra, coś napiszę. Ej, co jest? To jest Zielone 2. I faktycznie to jest Zielone 2. Ej, nie mogę z tego konta. Ale co to? Chwila, czy to jest? To jest mega duży obraz. Widzicie to? To jest jedna właśnie z zapowiedzi Paliona z Zielone 2. Ej, jakie to jest wielkie. Nie, nie. Wy sobie nie wyobrażacie, widzowie, jakie to jest duże. Patrzcie, to jestem ja. To jestem ja, a to jest ta budowla. Zobaczcie sobie. Nie, ja sobie może, ja powiem lepiej. Ja tutaj stanę, to i ja cię kręcę. Ej, co jest z tym nie tak? I chwila, co to? Ej, czekajcie, ja pierwszy raz widzę taką rudę. Co to jest? To jest chyba emerald. Ej, czemu to w ogóle? Jo, jak to wygląda? To jest tryb kreatywny. I chwila, mi się wydaje, że część przedmiotów jest zmieniona. Na przykład redstone, złoto. Ej, widzicie to? Czemu tutaj jest jakby inne tekstury są nałożone na tym koncie? Ej, dobra, wydaje mi się. Nie wiem, czy Palion może na nim gra i chce sobie przetestować te rzeczy, czy co? Ej, dobra, nie rozumiem tego, widzowie, ale wow, ej, w ogóle co się stało? Głowę mi zakręciło. Ej, to jest fajne, ale czekajcie, tu coś jest. Tu jest kolejny. Nie mogę, ej, dobra. To w serio, ile to, że tak powiem, zajęło czasu? To było, tam pisało 40 godzin. Panem Zielone 2, czas pracy Zielone 40 godzin. Widzowie, mi się wydaje, że 40 godzin to chyba tylko i wyłącznie na ten obrazek, bo to jest kolejny. Ej, i kojarzycie ten obrazek? To jest obrazek także z trailera piosenki Paliona. Nie mogę, ej, jakie te auto jest idealnie zrobione. Widzicie, tutaj są te takie lasery, które padają na właśnie Paliona i tu jest Palion. Ej, dobra, jak przybliżycie, to to nie wygląda za bardzo jak Palion, ale jak oddalimy się, to zobaczcie, no, chyba wiadomo kto to jest. To jest oczywiście Palion, który jest tutaj przy tym samochodzie. I to na stówę jest właśnie z trailera. Wydaje mi się nawet miniaturka czy coś takiego. Wow, tam z tyłu też jest jakieś auto, chociaż gorzej widać. Powiedziałbym, że nawet nie rozpoznałbym, że tam z tyłu jest auto, ale tutaj widzicie to auto? Ej, ono jest, nie wiem, jak można tak dobrze zrobić auto. Tym bardziej, że jak podejdziecie, ej, a tu jest kolejny obrazek. Ej, co tam jest? Dobra, chwila, najpierw sobie się skupmy na tym. Patrzcie, jak podejdziemy tutaj, to zobaczcie, to, no to nie przypomina jakoś auta. To jest po prostu postawiony lapis, w ogóle taki dziwny. I co to jest za blok? To jest w ogóle jakaś terakota chyba, jak to w ogóle brzmi? Kamgobegi terakota. I co to jest za język? Dobra, nie rozumiem tego. W każdym razie, jak się podejdzie, to w ogóle nie wygląda jak autko. A jak się oddali, spójrzcie na to. To jest zupełnie coś innego. Ale chwila, to jest kolejny obrazek. Ja cię kręcę. Dobrze, że Palion nie ma takich ust. Widzicie to? Co to jest za skin na tej piosence Paliona? No może mi ktoś wytłumaczyć? To jest tak głupie ten uśmieszek. Ej, dobra. A tu, ej, dobra. Nie, nie mogę. Ej, patrzcie na to. To wygląda jak Palion. Tutaj już chyba nikt nie ma wątpliwości. Zobaczcie, z tyłu jest auto i to jest kolejny obrazek. Nie wierzę w to. Ej, dobra, patrzcie na to. Ej, to jest faktycznie, to jest chyba najlepiej wykonany obrazek z nich wszystkich. Że można powiedzieć tak, nie mam renderu distance, więc nie widzę za bardzo tutaj. Ale tamten obrazek, mam wrażenie, że było troszeczkę, jakby to powiedzieć, za dużo chyba tych bloków było. One nie wyglądały źle, one wyglądają ładnie na tym aucie, nie? Ale no jest ich trochę dużo. A tutaj, zobaczcie, ten obrazek jest bardzo prosty. On jest, co to jest użyte? Zielony kolor, czarny, czerwony, no i w sumie
sumie biały, no i twarz paliona. To mega fajnie wygląda i szczerze najbardziej mi się on podoba ze wszystkich. Ej, ja coś takiego chcę. Jak ktoś coś takiego zbudował? To na pewno widzowie zajęło dłużej niż 40 godzin. Co tu się dzieje? Jak można odwzorować? Może mi ktoś powiedzieć, jak można tak dobrze odwzorować twarz? Przecież ta twarz nawet nie jest taka wielka. Zobaczcie, jak ona jest odwzorowana. Po prostu idealnie. I z tyłu jeszcze to auto. To jest niemożliwe, że widzowie, nawet tył widać, że to auto jest za nim. Dobra, ja nie wiem, kto to zrobił. A tutaj, chwila, jest jeszcze jeden rysunek. Mam nadzieję, że... Uwaga, co to? Ej, ja wiem, co to jest. To jest kolejny palion. Ej, ale tutaj ma tą twarz taką jakby z tej takiej różowej terakoty. Powiem jeszcze, że lepiej to wygląda chyba tutaj. Ale zobaczcie. O nie, i oni nie dokończyli tutaj chyba tych bloków. Ej, patrzcie, coś tu się nie dokończyło, bo tutaj chyba brakuje czegoś. Tutaj na łapce też brakuje. Może, ej, a może jest jakiś blok, który wybucha? Może jakiś TNT, czy coś takiego? Nie, może dalej. Ej, dobra, mnie ciekawi, czy coś jeszcze jest. Nie ma chyba, ale zobaczcie. Ja cię krycę, jak to zdjęcie wygląda. Ej, dobra, nie, to nie są żarty. Jak ktoś tak może budować? Zobaczcie tutaj ten kołnierzyk, jak on wygląda. Z tyłu nawet lew paliona, jest jego znak. I to jak dobrze odwzorowany. Wszystko jest tak dobrze zrobione. Nawet mikrofon, patrzcie, mikrofon też. Jak w ogóle, powiedzcie mi, to jest niemożliwe. Jak taki jeden blok postawiony w Minecrafcie może tworzyć taką wielką budowlę? Patrzcie, ale jak my zejdziemy na dół, o matko, jak ja się czuję mały, spójrzcie na to, jakie te budowle są po prostu gigantyczne. Ej, dobra, muszę powiedzieć jedno. Ja nie żałuję włamaniu się na tą piosenkę. Naprawdę mi się to podoba i szczerze, najbardziej z tych wszystkich obrazków, które tutaj ktokolwiek zbudował, ktokolwiek, że tak powiem, zarządzał tym kątem, to chyba nie był palion, widzowie. Może to był ktoś, kto pomógł robić tą piosenkę palionowi? Ciężko mi powiedzieć, ale słuchajcie, zobaczcie na to. Ten obrazek jest według mnie najlepszy. Niestety jest noc, ale wydaje mi się, że po prostu palion wygląda na tym obrazku zdecydowanie najlepiej z nich wszystkich. A my, wiecie, co trzeba zrobić? Ej, w ogóle, czemu ten, teraz zauważyłem, miecz jest emeraldowy? Co to jest za miecz? Ej, w ogóle, pierwszy raz, widzicie, to tu jest jakaś tekstura nałożona. To wszystko jest jakieś emeraldowe. Zielone 2 LS Marda Sabeni. Co to jest za ten? Co to jest za język? To są jakieś, nie wiem, czarnoksiężnik po prostu takim językiem, takiego języka używa. Co tu się dzieje? Dobra, wiecie co, widzowie, ja zrobiłem tak, żeby nikt się nie dowiedział, że my się włamaliśmy na konto. Napiszcie w komentarzu, który według was najlepszy jest właśnie rysunek tutaj. Z tych czterech mi się podobał ten trzeci, ten paliona, no zdecydowanie. On jest po prostu najlepszy, a my sobie zrobimy tak, jak to było. On był chyba tutaj, coś takiego i był chyba dzień, ale dobra, wiecie co zrobimy? Po prostu wyjdziemy, tu się wychodzi, tak? Dobra, wyjście! Wyszliśmy właśnie z tego i teraz wejdziemy sobie jeszcze na multiplayer, ponieważ tutaj jest palionowo. Bardzo mnie to ciekawi. Znowu cały czas jest jedna osoba. Czekajcie, gdzie jest? Odśwież, tu jest chyba odśwież. Odświeżam i cały czas ktoś jest na tym palionowie. No nie, dobra, wchodzimy. Wchodzimy! Dobra, trudno. Ej, dobra, gdzie to się pojawia? W ogóle mogę się dostać? Co? Jestem! Co tu jest? Ty! Patrzcie! Jestem? Gdzie jestem? Ej, jestem w jakimś tym. Patrzcie, jestem w tym! Ej, ja wiem, gdzie to jest! To jest skin paliona! Co jest? Czekajcie, ło, dobra, wyglądam tak samo, a mój ekwipunek. Ej, czekajcie, panuj zielone 2. Zobaczcie, ile ja mam tutaj płyt! I te wszystkie płyty są takie same! To jest płyta właśnie z zielone 2. Nie mogę. Ej, dobra, nie, to jest jakiś żart. To musi być jakiś żart. Patrzcie, jest palionowo nasze zaśnieżone, jest bez widzowie grudzień, jak ja to nagrywam, więc jest wszędzie śnieg. Ej, dobra, schodzimy tutaj. Widzowie, ja się boję, że ktoś może się wejść na to konto. Jest jeden problem, jest trzeci poziom. Trzeci poziom ma te konto. Dobra, czyli ktoś tutaj nim jakby expił, levelował. Czemu on ma tyle tych płyt? Ej, to jest cały ekwipunek płyt. Ej, dobra, Teo nie jest naprawdę łatwo do zdobycia. Te płyty są mega ciężkie do zdobycia. Jeszcze tu jest zielone 2. Wiecie, co ja muszę zrobić? Ja mam pomysł. Ej, czekajcie, kto jest na serwie? O nie, na serwie jest Yeti. Ale spokojnie, spokojnie, widzowie, na serwerze jest Yeti. Ale nie bójcie tutaj nic. Spokojnie, my się przejdziemy. Musimy zobaczyć, gdzie jest Yeti, żeby nas nie znalazł. Ej, ja nie wierzę, czy ja naprawdę chodzę z takim po prostu, z takim sobie tym. A jak napiszę siema? Ej, może nie napiszę. Nie napiszmy się ma, wiecie co widzowie, to jest zły pomysł na czacie. Bo jak ja mam nick zielone 2, to ktoś się zorientuje, że coś tu jest nie tak. Zawoła zaraz paliona. Ej, tu jest Ludomir, siemano. Czy kto, on ma tutaj właśnie tego jukeboxa? Jak to się nazywa? To się nazywa szafa grająca. Potrzebujemy mega, to jest potężne, że potrzebujemy szafy grającej. Nie wiem jakim cudem, tu jest jakaś skrzyneczka, co jest tu? Zielone jedno. Nie wiem jakim cudem, że tak powiem, o, ta osoba, która w ogóle zarządzała tym kontem, miała tyle dostęp do płyt, to po pierwsze, a po drugie, nie wiem skąd ona jedzenie brała, bo ona w ogóle nie ma jedzenia. Te oto konto, więc wiecie co? Ej, czekajcie, gdzie tu jest jakiś... Chwila, tutaj będzie, tutaj na pewno będzie. Zobaczcie na tą wełnę! Czemu ta wełna tak wygląda? Ej, to jest wszystko zmienione, to jest jakiś ten tekstur pak nałożony. To jest niemożliwe. Czekajcie, wiecie czego my szukamy? My teraz będziemy szukać właśnie tej szafy grającej, to się tak nazywa po polsku. Szafa grająca, czyli po prostu rzeczy, dzięki której będziemy mogli odpalić tą płytkę, bo ja bym chciał zobaczyć, czy to faktycznie jest zielone 2, płytka zielone 2. Tu jest rozwalone, tu palące zawsze było ta szafa grająca. A u mnie, ej, dobra, może u mnie jest. O nie, nie ma jej tego. Nie widzę go. Dobra, szybko widzowie, sprawdźmy prezent. Dobra, prezent.
prezent. A nie, w prezencie nic nie ma, bo już go zabrałem. Nie, najgorzej, szybko, szybko. Ło, się przestraszy. O nie, o nie, ej, on się wkurzył. O nie. Ej, on się na mnie wkurzył. Ej, on się chyba na mnie wkurzył, nie? Czy mi się wydaje? Ej, ja zginę zaraz. Nie wkurzaj się. Nie. O nie, on jest wkurzony. Ty, widzowie, Neandermana wkurzyłem. O nie, wiedziałem. Nie, zginę jako zielone dwa. Nie mogę zginąć. Ej, widzowie, co ja zrobiłem? Nie mam nigdzie żadnej płyty ani w sensie żadnego miecza. Naprawdę, to jest niemożliwe. Nie, proszę, zostaw mnie. Dobra, chodź tu, Enderman. Oła, bije mnie. Dobra, zostaw mnie. I na go będę bić. Ej, o nie, zniknął. Dobra, szybko. Wow, zginę jako zielone dwa. I szybko, ej, ktoś. Wow, bawan w niego rzucam. Dawaj, bawan, pomóż mi, bawan. O nie. Szybko, muszę gdzieś przejść. Albo może czekajcie, wyjdę z serwera. A, wychodzę. Wyszłem z serwera. Czekajcie, wejdę. Może teraz nie będzie zły. Proszę, ja nie chcę zginąć. Ej, halo. Jest tu ktoś? Dobra, nie ma chyba tego Endermana? Nie ma, mam jedno serce. O nie, to jest najgorsze. Czekajcie, szybko, musimy, ja chcę jedyne co znaleźć. To tak naprawdę szafę grającą, błagam. Dobra, biorę te marchewki będą git. Zaraz je sobie zasadzimy, albo o nie. Ja nie mam w ogóle miejsca na żadną marchewkę. Jak się nazywa ta marchewka w tym języku? I w ogóle co jest? Aha, bo ja zbieram te marchewki jednocześnie. Dobra, mamy jedzenie. Wiecie co zrobimy? Tutaj gdzieś była płyta. Gdzie ja włożyłem tą płytę? Tu jest. Dobra, wiecie co zrobimy? Bo my musimy w takim samym stanie, jakim, że tak powiem, przyszło to wszystko, to musimy to oddać, więc wiecie co? Weźmy te parę płyt, zostawmy. O, w tym miejscu tak to zrobimy. Pyk. Dobra, i sobie po prostu mamy troszeczkę ekwipunku, żeby móc tutaj wziąć jakieś przedmioty, bo nie chcemy też tych płyt zgubić. Gdzie są moje marchewki? Dobra, tu są. Dobra, nieważne, wezmę troszeczkę jeszcze. I czekajcie, kto ma jeszcze jakąś tą szafę grającą? Tutaj nie ma u mnie. Ej, może u mnie będzie. Albo wiecie gdzie będzie? Ej, czekajcie, może być u Yetiego. Sprawdźmy po kolei, bo widzowie, wydaje mi się, że gdzieś na pewno będzie szafa grająca. Halo, jest tu ktoś? Nie widzę. Ej, tu jest szafa, ej, dobra, można to zniszczyć ręką. Ej, czekajcie, można to zniszczyć ręką. Dobra, niszczę to ręką, dawajcie. Ej, walcie, to się rozwali, tak, rozwaliło się. Ej, dobra, tu szybko, o kurda, tu jest Yeti, ej, dobra, nie zauważyłem tego. Szybko, o nie, jak on mnie zauważy. Ej, dobra, mamy jedzonko, wiecie co musimy teraz zrobić? Odejdźmy gdzieś daleko, najlepiej, wiecie co? Zjedzmy na maksa tego wszystkiego. Aha, ja nie będę mieć miejsca. I tak, o kurde, to źle. Ale miałem też lucre boxy, mogłem niby coś wziąć. No dobra, nieważne, wiecie co, później pójdziemy po te płyty i sobie wyjdziemy, w każdym razie ja teraz chcę to przesłuchać, czy to jest faktycznie Palią Zielone 2, ta płyta. Muszę to sprawdzić, o nie, czekajcie, żeby Yeti na pewno tego nie słyszał. Dobra, sprawdźmy to w moim domu, tutaj. O, tutaj zamkniemy to, o nie, postawiłem to. Dobra, wiecie co, jesteście gotowi, nie chcę mi się tego niszczyć. Po prostu odpalmy to, 3, 2, 1, pyk. Leci, ej, to jest ta płyta. Nie mogę, naprawdę. I czekajcie, nie, ja chcę coś sprawdzić. Czy jeżeli, bo to jest jedna płyta, nie, Palią Zielone 2. Ale, czy jak ja kliknę w to, to czy to też jest ta sama płyta? Dawajcie, czekajcie, to jest tutaj to. Uwaga, pyk. No nie gadaj. Ej, to leci to samo. To jest faktycznie, nie, czekajcie, bo ja mogłem sobie tutaj, czekajcie, ja wezmę na przykład ta płyta na pewno nie będzie ta sama. Pyk. Nie mogę. Ej, dobra, co jest nie tak? Okej, let's go. Nie wierzę w to. Dobra, nie, dosyć. Ej, naprawdę? To jest tyle tych egzemplarzy piosenki Paliona Zielone 2? Ej, ja w to nie wierzę. Widzowie, co wy o tym? To jest jakieś nienormalne, że to jest faktycznie cała piosenka z tego Zielone 2. Dobra, ja nie wiem, jak to się dzieje, widzowie, wiecie co? Ja na wszelki wypadek po prostu wezmę to wszystko. Tutaj, a nie, w ogóle muszę oddać Yetiemu tego swojego jukeboxa jego. Dobra, weźmiemy tą szafę grającą w sumie. Musimy mu to oddać, żeby on naprawdę nie był na mnie zły, bo obawiam się, że on może coś tam zorientować się. Chociaż na mnie nie będzie zły, no właśnie, bo to jest w sumie inne w ogóle konto, to jest konto Zielone 2, więc na kogo on by miał być zły? Na to konto? No właśnie nie wiem, najlepiej żebyśmy się nie spotkali po prostu, więc odłóżmy to szybko do tutaj Igla Yetiego pojedziemy i będziemy musieli zabrać te wszystkie nuty. Czy on tam jest na dole? Ej, to jest tak ryzykowne, jest tam, widzę ten nick, dobra, ale on chyba coś tam robi, on się chyba nawet nie rusza, nie wiem czy jest przy komputerze, dobra, walić to, wiecie co robimy? Pyk, robimy tak i uciekamy z płytami, z marchewkami i widzowie, to było szalone, wiecie co ja muszę zrobić? Ja muszę jak najszybciej wyjść z tego kompa. Z kompa też najlepiej. Szybko, bierzemy te płyty, pyk i uciekamy. Widzowie, ja będę leciał, wyłączam, wychodzę. Nie wiem, co to był za nick, nie wiem, co to było, ale jak widzieliście, dzisiaj włamaliśmy się na to konto Zielone 2, zobaczyliśmy jego piosenkę, to było naprawdę szalone. Zostawcie łapeczkę i subskrypcję, a my widzimy się jutro, trzymajcie się, cześć!